Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Formuły 1 Grand Prix Malezji. Całkiem się na to kiska poszło, chociażby niewielkie różnice między mną, Hamiltonem a Vettelem. Start kiepski, nie to co wtedy było. Dzięki Vettel. Wszyscy mnie chcą rozwalić, naprawdę, widzicie. Cała stawka chce mi się pozbyć, szczerze mówiąc. My wpychamy się Hamiltonowi i tyle, po prostu tak to się robi. Skrzydło nieuszkodzone, to najważniejsze. I teraz możemy uciekać. Brytyjczykowi. Jakby on tu... Dziękuję Gro, że mnie tu przyhamowałaś. Naprawdę. Doceniam to. No to pierwsza okrążenie tak w dupiacie mi idzie. I nie wpadam za tym torem zbyt nowo. Wolę inne tory. Dobra, kończy się pierwsze odprążenie i najciekawsze momenty zostały tylko. I ostatnie. No więc tak, zbliża się ostatnie okrążenie przez Jeffa, dupiątego stratega. Spadliśmy na drugie miejsce za Hamiltona. Dlaczego już nie dogonimy, straciliśmy zwycięstwo, które mogliśmy mieć bez problemu. No tylko dupiątych strategów w zespole, którzy nie ogarniają, że zcięcie na tym torze się nie opłaca, tak zwany undercut się nie opłaca, jak widzicie, są tego skutki. No więc będzie drugie miejsce prawdopodobnie już, tak obstawiam, bo nie umiem go dogonić, głupiego Hamiltona. Nie umiem, po prostu nie potrafię, jest za szybki na trzecim sektorze, jest sekunda, niby sekundę tracę tylko. Ale nie potrafię go dogonić. On potem mnie odstawia w drugim sektorze, w trzecim, ja go doganiam w pierwszym. To wygląda. A on ucieka w dwóch następnych. Dobra, może teraz się uda, bo jadę na bogatej mieszance. Nie. Jakoś się kara trzysekundowo od razu. Nie karą. Obdarzają. No dobra, może się nie uda. Pojadę tak bardziej agresywnie. Widzicie, jak się tu mi wpycha Anglik. A udało się, widzicie. Przez winę Jeffa musiałem przez cały wyścig walczyć o to, by odzyskać swoje pierwsze miejsce. Tak, wina Jeffa. Wina Jeffa, który mi kurde chciał zjeżdżaj, zjeżdżaj na piątym okrążeniu. Mówi mi zjeżdżaj, zjeżdżaj. To zjechałem. I widzicie, jak się to skończyło. Nerwami. O to, czy w ogóle jedę na pierwszym miejscu. Ale się udało jednak, powiem szczerze. Jednak się udało. Pierwsze miejsce znajdzie się tutaj, też już pożegnam, bo to już jest koniec tego wyścigu. Cóż, ja mam tak, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Formuły 1. Na razie.
Here come our winning drivers then, out onto the podium at the end of a thrilling Grand Prix. The drama and excitement are over, and it's time to let it all sink in. Congratulations to our top three today.